Działaczko, drodzy widzowie. W poprzednim odcinku sobie napychaliśmy piankę montażową do opony. Ta opona jeszcze się trzyma, jeszcze jest twarda, jeszcze by można ją upalić, ale oszczędzimy jej trochę życia, założymy sobie nową. Mamy również do tego koła trzymak. Można pożegnać wszystkie przebite dętki. Co, bierzemy się za ściąganie tego koła. No to tyle pianki tu na niebo. To rób se po taki motor, co na dupcu pianki. One hour later. Siemaneczko widzowie, jesteśmy już po zmianie opony. Można zobaczyć, że jest świeża. Zobaczymy, jak to będzie kopać. Pasowałoby odbić gdzieś w krzaczory. Zobaczcie. Na koło bez problemu przy takiej pogodzie dźwiga. Nie wiem nawet, którędy jadę, ale chciałbym to wytestować w takim terenie. No gdzie widać, że to jest teren, nie? Dobra, to tutaj jest wjazd do lasu. Jest taką ścieżkę bagnistą. Najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć, to kupno chińskiej opony. Ja wiem, że Mitas by tu dał radę, ale to jest różnica prawie trzykrotna. To przy takie opony mogę wyjeździć na spokojnie. A ja jeszcze chciałbym dodać, że ta opona tak grzebia, jest nabita na prawie 3 bary. Tak w ogóle to obiecałem, że już nie pojadę nigdy sam do lasu. To jest ten sam las, co byłem ostatnio, a mam nadzieję, że już chyba Miśka żadnego nie spotkam. A jak spotkam, to w razie czego mam czym uciekać, nie? To opona w miejscu nie stoi, radzi sobie zajebiście. Pierwsze górki by pasowało porobić, więc pojedziemy sobie tu na górę. Tam widzę, że są jakieś takie lekkie podjazdy. Na tą pogodę myślę, że na poprzedniej oponie byłby problem, ale na tej myślę, że wyjedziemy na spokojnie. Tu powinny być podjazdy. No takie można powiedzieć lekkie, ale od tego sobie spróbujemy w sumie. Nie ma tutaj jakiejś takiej stromej góry. O, no bo widzicie, tutaj korzenie, tutaj to, tamto, siamto. O kurde! Ło! Opona nie ma pytań. Strzał sklamy i trach cię łapie w momencie. Ło! Pierwsze problemy. A tu stoję w bajorze, to tu nawet Mitas by nie pomógł. Jeszcze mi łańcuch spadł. Za bardzo siedzi w błocie tu. No a to nawet nie błoto. To są deski normalnie. Znaczy deski, drzewo. Na liściach trakcji nie złapię. Chociażbym się miał zesrać. Mokre liście to największe gówno. O, tu jakieś pułapki. Panie Grzybku, co pan tu robi? Ja to już zatruty jakiś. Oj, sany. Jest fajny klimacik w tym lesie, no. Mychy rosną, cyrkę sobie można pokręcić. Jedziemy dalej. Ło, dobrze ta opona. O kurna, mać. Na chuj tu takie patyki powbijane na środek, patrzcie. Zresztą się idzie zabić, jakby ktoś krosem jechał. Rozpędzony, nie daj Bóg. Specjalnie tak robią, jak myślicie? Co by pasowało? Pasowałoby wyjechać na górę, to po pierwsze. Jedziemy. Jak to ciągnie? Chyba jedyna opcja to wcisnąć ten podjazd i zobaczyć, gdzie się wyjedzie. Ale taką trakcję teraz czuć na tej oponie. Aha. Jelenie. Nie boi się. Dobra, bo jednak się boi. Już myślałem, że będzie atakować. To są uroki tego lasu.
Wiesz? O! No i to są też właśnie uroki pułapek, k***wa jebanych. Nie dałem sobie spokoju, tylko powpierdziałem takie jebane patyki na środek drogi. O kurwa. 5 minutes later. Dobra, Mera, stoisz w miejscu. Gdzie ty jesteś? Ty, tutaj. No i na ch***a cię coś kłaść? Co 5 metrów. Ty, co jebana sprawa, zwłaszcza teraz, jak dużo liści leży. Przerażają mnie takie rzeczy czasem. Oho, sarny napierdają. Sarny to jeszcze pieron, ale jak mi misiek wyskoczy, jak ostatnio, to wtedy będę zesrany. Więc szukamy sobie drogi. Zobrazem, bo już mnie przeraża ten las. Nie mam zamiaru tu sam jeździć. Ja tylko oponę przyjechałem potestować. Ja p***dolę! Łosie! O, jakie to było gigantyczne! Ja muszę zobaczyć, gdzie jestem. Póki zasięg jest tutaj jeszcze. No bo nie, no sarny to jeszcze idzie. Jelenie też w sumie były. Ale łosie to już są takie potężne zwierzęta. Zima to taki p***ny czas, żeby po lesie jeździć. Aha, dobra. Jadę w miarę dobrze, tędy wyjadę na drodze. Dobrze jadę. K***a, mać kolejny j***ny patyk. Dziadu j***ny. Wypierdalaj z tym. Jest droga, jest! Tyle się natukłem po tym lesie, w końcu. Dobra, mordeczki, to by było na tyle w tym odcinku. Ja lecę sobie teraz MRF-a ubyć. Zostaje mi teraz tylko jazda drogą, także trzymajcie się, zostawcie łapkę, suba. Fajny, pozytywny komentarzyk i widzimy się w następnym odcinku na kanale w niedzielę o godzinie 18. Także trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć!